polski film z nominacją do Oscara. O tej nominacji, o filmie Sukienka i innych będziemy właśnie teraz rozmawiać z naszym gościem. A państwa i moim gościem jest ojciec Marek Kotyński, filmoznawca. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam się pięknie. To zacznijmy od tej polskiej produkcji, o której mówią już teraz wszyscy na pewno w Polsce. Zobaczmy, czego dotyczy. Bohaterką filmu jest cierpiąca na niskorosłość Julia, która zmaga się z samotnością i brakiem akceptacji ze strony otoczenia. Pewnego dnia jej codzienne życie ulega zmianie, gdy poznaje młodego mężczyznę, do którego żywi uczucie. Widziałem cię tu wcześniej. Zaciekawiłeś mnie. Wyglądałeś na samotny. Film porusza różne tematy, które odnoszą się do problemów życia we współczesnym świecie. O samotności? Połączyła się z bohaterką, która jest takim idealnym nośnikiem po prostu tego wszystkiego. Sukienka opowiada o emocjach i uczuciach, których doświadczyć może każdy. Tak naprawdę film porusza kilka tematów. To nie jest jeden temat o samotnej kobiecie, tylko to dla mnie był właśnie od razu temat, po pierwsze właśnie o odrzuceniu tak gdzieś z boku, a równocześnie pokazane, że każdy w społeczeństwie, znaczy nasze społeczeństwo ogólnie generalizuje. Wiele tematów w 30 minutach produkcji filmowej. Ojciec Marek Kotyński, filmoznawca, jeszcze raz przypomnę, jest naszym i państwa, moim i państwa gościem. Szczęść Boże jeszcze raz. Szczęść Boże, kłaniam się. Proszę księdza, zapytam, na pewno ksiądz obejrzał tę produkcję. Ja obejrzałam ją dwukrotnie, jeszcze wczoraj też przed naszą rozmową, aby sobie przypomnieć te emocje. Mam takie poczucie, że za każdym razem coraz bardziej jestem wstrząśnięta, szczególnie końcówką tego filmu. Ale ten film porusza wiele problemów. Zacznijmy właśnie od tej merytoryki. Jaki ksiądz ma największy odbiór? Jakie uczucia też dominowały podczas oglądania tej produkcji? Myślę, że chyba największym to jest to, że to jest po prostu film ciekawy. Penetruje tereny, które naszej rzeczywistości, ale również i świadomości, o których często nie mówimy, nie zdajemy sobie sprawy. Przede wszystkim kwestia samotności. Prawda? Człowiek o takich, a nie innych walorach może być postrzegany jako ktoś dziwny, a to powoduje taki ostracyzm społeczny, ale również przede wszystkim w relacjach osobistych, osobowych, zwłaszcza kiedy chodzi o wybór na całe życie. I myślę, że tu jest jakby, powiedzmy, sama świeżość tematu jest interesująca. W tym wypadku te wszystkie, ja bym powiedział, obostrzenia, specjalnie tak mówię, dotyczące nominacji, warunków nominacji do Oscara, że ten dostaje więcej, kto spełnia odpowiednie warunki, a które zostało to ogłoszone w zeszłym roku i które budziły duże kontrowersje, to w tym wypadku akurat to bardzo dobrze się sprawdziło jako pozytywny egzempl, czyli po prostu przykład tych wszystkich wskazań, które złożono w Akademii Filmowej. Mianowicie, że trzeba, powiedzmy, jakieś mniejszości, prawda, propagować, czy w taki, czy w inny sposób, jakieś, powiedzmy, obrzeża, żeby wszyscy mieli udział. Więc to jest jak najbardziej pozytywne. I co w tym filmie mi się bardzo podoba, przede wszystkim gra, ale chyba głównie temat po prostu znaleziony. Poza tym sama historia jest na tyle ciekawa i poruszająca serce, że ona mebluje świadomość. Myślę, że to jest to, co jest jakoś szczególnie interesujące. Kobieta, która jest niskiego wzrostu i która boryka się z tym problemem niezumiejętności znalezienia czy niemożności znalezienia partnera na całe życie. Natomiast właśnie jej taka, nie inna kondycja fizyczna ją jakby w jakiś sposób izoluje. Szkoda bardzo, że to tak się dzieje, ale oczywiście człowiek patrzy na wszystkie wymiary życia. Natomiast to, co może być wyjątkowo piękne i szlachetne, to jest właśnie serce, czyli wnętrze tej osoby, które sprawia, czyli wartość tej osoby, które sprawia, że wszystkie inne takie czy inne jej, powiedzmy, cechy wcale nie muszą być dyskryminujące, tylko trzeba zobaczyć, trzeba patrzeć głębiej. I myślę, że ten film jest o tym właśnie.
Z drugiej strony jest to oczywiście pewien dramat, który no, pokazuje nam, na czym polega ten problem. I w gruncie rzeczy każdy, powiedzmy, widz odnajduje się generalnie w tej postaci, bo tak naprawdę każdy z nas ma jakieś ograniczenia, a chyba największym ograniczeniem jest nasz umysł i brak otwartości serca. Za film trzymamy kciuki, dlatego że to jest ważny temat, tak, on rzeczywiście porusza bardzo mocno. Natomiast tych nominacji jest zdecydowanie więcej. No i tu należy postawić pytanie, jakie mamy szanse, jakie Tadeusz Łysiak ma szanse, aby wygrać tego Oscara? No, nie wiem, pozostałych filmów nie oglądałem i myślę, że konkurencja jest na pewno duża. Myślę, że jest to ogromne wyróżnienie dla pana Tadeusza, bo to jest młody twórca. Właściwie są dopiero pierwociny jego działalności. I myślę, że to jest jakaś ogromna szansa i ogromny jakiś taki, bym powiedział, kop, jakiś taki impuls do tego, żeby nie bać się, żeby tworzyć coś dobrego, żeby stawiać na jakość, a z drugiej strony szukać tematów, które rzeczywiście dotykają współczesnego człowieka. Myślę, że też ogromną nadzieją jest nominacja Janusza Kamińskiego za zdjęcia, prawda, do filmu West Side Story, zwłaszcza, że jego reżyserem jest Steven Spielberg. Jest to twórca bardzo znany i uznany i to jest cieszący się już takimi nagrodami. I myślę, że to jest też wielka szansa. Janusz Kamiński robi zdjęcia znakomite, na tyle, ile ja oczywiście z mojej skromnej perspektywy potrafię to ocenić. Natomiast to jest też twórca już doświadczony. To nie jest, to z kolei nie jest nowicjusz w tym względzie. I myślę, że zdjęcia, choć sam film, szczerze mówiąc, tak mnie troszkę średnio urzekł, to jednak zdjęcia mi się bardzo podobały, ponieważ właśnie ta świeżość polega tego filmu, bo przecież wiemy, że to jest kolejna realizacja musicalu, który po raz pierwszy został wyprodukowany dla scen nowojorskich teatrów muzycznych, Broadwayu, że ten film, jego kolejna ekranizacja jest wcale niezbyt prosta, bo już mamy z czym porównać i myślę, że walorem tego filmu są między innymi doskonałe zdjęcia, które sam podziwiałem. Jeszcze kilka pytań. Będzie ponad 9000 członków Akademii też będą głosować, będą te oceny. No i tutaj wiele tych produkcji. Natomiast czy jest taka produkcja, która właśnie księdzu najbardziej przypadła do gustu? Ja szczerze mówiąc oglądałem tylko Psie Pazury, bo akurat były na pewnej platformie, więc to jest film znakomicie zrobiony, chociaż akurat oczywiście musi dotykać tematu, które no, wydają mi się trochę mimo wszystko troszeczkę sztuczne, przy całej otwartości oczywiście na tematy również problemów homoseksualnych, ale powiedzmy, ja bym uważam, że to jest bardzo dobrze zrobiony film, no i znakomita też gra Benedicta Cumberbatcha, który tam no, jest też właśnie nominowany jako aktor pierwszoplanowy. Ale też jeszcze na koniec powiem, bo tutaj akurat w tej produkcji to jest aż 12 nominacji w kategoriach filmowych, natomiast często bywa tak na Oscarach, że jest jakaś produkcja, którą nazywamy faworytem, prawda? I przy ogłoszeniu wyników okazuje się, że to właśnie nie ta produkcja. Tak, tak często bywa. Ja na przykład uważam, że widziałem tylko zajawki filmu Belfast z Kenneta Branata. I to jest oczywiście znany aktor, ale też dobry reżyser, bardzo dobry przede wszystkim sztuk teatralnych. Poza tym no, oczywiście Drive My Car, japoński film Hamaguchiego. Ja osobiście największe, oczywiście Jane Campion, ja największe nadzieje wiążę z filmem mojego po prostu ulubieńca, a mianowicie z Farhada. I to jest mój ulubieniec, ponieważ on robi filmy dobrze, technicznie, ale też to są filmy o czymś. Dla I mnie tu treść, stawiamy kropkę, bardzo... proszę ojca, tak, filmy o czymś zdecydowanie są dla nas najpotrzebniejsze.
A ja trzymam kciuki oczywiście za, trzymajmy wszyscy, za Tadeusza Łysiaka, jego film Sukienka. Bardzo dziękuję za spotkanie. Na pewno będziemy się w tym temacie jeszcze spotykać. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Ojciec Marek Kotyński, filmoznawca. Szczęść Boże. Szczęść Boże. A już za chwilę kolejne ciekawe propozycje na antenie telewizji Republika. Do zobaczenia, dobrego wieczoru.